W pewnej dalekiej krainie, na wybrzeżu ogromnego morza, wydarzyło się coś niezwykłego. Początkiem tego wydarzenia była ogromna burza, wręcz niespotykany do tej pory sztorm, który się wydarzył na tym morzu. Ludzie byli tak przerażeni, że schowali się do swoich domów i kiedy rano, po nawałnicy, która wreszcie ustała, wyszli na plażę, zobaczyli coś niezwykłego. Na plaży, na przestrzeni wielu dziesiątków kilometrów, leżały tysiące, setki tysięcy rozgwiazd, które morze wyrzuciło na brzeg. Cała plaża była wręcz różowa od ich ciał leżących na piasku. Wszystkie rozgwiazdy umierały, dlatego że nie mogą żyć bez wody. Zebrało się mnóstwo ludzi, którzy chcieli oglądać to niezwykłe zjawisko. Przyjechały media, przyjechały stacje telewizyjne. Ludzie patrzyli, podziwiali, byli jednocześnie przerażeni i zafascynowani. W końcu z pomiędzy tych ludzi wyszedł mały, chyba 5-letni chłopczyk, który ściągnął buty, zakasał rękawy, pobiegł na plażę, chwycił kilka rozgwiazd i wrzucił je z powrotem do morza. Jakiś starszy mężczyzna zapytał: co robisz? Chłopiec odpowiedział: ratuję rozgwiazdy, bo inaczej wszystkie tutaj zginą. Wtedy starszy pan uśmiechnął się dosyć szyderczo i powiedział: to ci się nigdy nie uda. Zobacz, jak wiele jest tych rozgwiazd. Są ich setki tysięcy. Nigdy nie zdołasz wszystkich uratować. Chłopiec spojrzał dziarsko i powiedział: może nie zdołam uratować wszystkich, ale te kilka już uratowałem i kilka jeszcze uratuję. I zabrał się z powrotem do pracy. Po pewnym czasie starszy pan ściągnął swoje buty, zakasał rękawy i poszedł pomagać chłopcu. Zło nam zawsze będzie podpowiadać, że nic się nie da zrobić, że skala zniszczeń, skala zła jest za duża, że jesteśmy za słabi, za mali i nic nie potrafimy. Ale wystarczy twoja jedna pomoc. Wystarczy, żebyś ty zrobił coś na kilku centymetrach twojego życia. Pozwól, żeby na inne centymetry Pan Bóg posłał kogoś innego. Ty zacznij od tych swoich.